Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny. Ewangelia na poniedziałek, 17 września 2018 roku. Święty Łukasz Ewangelista tak pisze. Gdy Jezus skończył wszystkie swoje nauki wygłaszane dla przyjęcia przez lud, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego centuriona, bardzo mu drogi, był w ciężkim stanie i miał już umrzeć. Kiedy ten centurion usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszyznę izraelską z prośbą, aby przyszedł i uratował jego sługę. Posłani przybyli do Jezusa i prosili go żarliwie, mówiąc: zasłużył sobie, abyś mu to wyświadczył. Kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus udał się z nimi. Gdy był już niedaleko domu, centurion przysłał przyjaciół, aby mu powiedzieli: Panie, nie trudź się, bo nie jestem na tyle wielki, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego również nie uznałem się za godnego, żeby przyjść do ciebie osobiście. Rozkaż tylko słowem i niech mój chłopak stanie się zdrowy. Przecież ja jestem człowiekiem umieszczonym pod władzą i mającym pod sobą żołnierzy. Temu rozkazuje odmarsz i odmaszerowuje. Innemu przystąpi i przystępuje, a słudze swojemu zrób to i robi. Gdy Jezus to usłyszał, wyraził mu swoje uznanie i zwróciwszy się do towarzyszącego sobie tłumu powiedział: mówię wam, takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Kiedy posłani wrócili do domu, znaleźli sługę zdrowego. Kochani, na kanwie tego fragmentu chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to postawa centuriona, czyli przełożonego wojskowego. Był on dowódcą, pod którym służyło od 60 do 100 żołnierzy, był oficerem. Zasadniczo zarabiał dużo więcej niż inni żołnierze, kilka razy więcej niż żołnierze, niż legioniści rzymscy. Ale też służył 20 lat. Był przenoszony z jednego miejsca do drugiego miejsca. Często ludzie ci nie zakładali rodzin. Dlatego też, zarabiając dużo, często tworzyli coś na wzór przyjaciół, ale z własnych sług. I tutaj mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Sługa, ktoś zastępujący rodzinę, ktoś zastępujący rodzinę centurionowi, choruje. Człowiek bogaty, człowiek mający władzę, nie wstydzi się prosić Pana Jezusa o pomoc. Tym, co go do tego motywuje, jest absolutnie troska o własnego sługę, o tego, który żyje razem z nim w domu, który przychodzi mu z pomocą. Kochani, im bardziej kogoś kochamy, tym chętniej potrafimy wstawiać się za nim, także u Pana Boga. Tutaj pytanie dzisiaj do nas pierwsze, które jakby chciałbym, żeby wybrzmiało. Za kogo się ostatnio modliłeś? Za kogo ostatnio się wstawiałeś do Pana Jezusa? I druga kwestia. To znaczenie modlitwy wstawienniczej. Oto Jezus uzdrawia sługę centuriona, nie widząc go nawet na oczy, ani sługi, ani centuriona. Jezus uzdrawia tego sługę ze względu na prośbę, którą przedkładają mu Żydzi, a później przyjaciele centuriona. To jest ogromne wezwanie do takiej modlitwy wstawienniczej, do proszenia z naszej strony innych o modlitwę. Tutaj ta modlitwa może popłynąć z domów zakonnych, klasztorów, od osób gdzieś bliższych Panu Bogu, jeśli widzimy kogoś, kto często praktykuje. Ta modlitwa może popłynąć także
ze strony świętych. Przecież wierzymy w świętych obcowanie. Wierzymy w to, że święci orędują za nami przed Panem Bogiem. I właśnie ta ich pokora świętych, tak jak pokora centuriona, może być i jest dla nas takim zadatkiem, zapowiedzią łaski, która do nas przyjdzie. Kochani, tutaj jeśli chodzi o tą modlitwę wstawienniczą, to zobaczmy, że są jakby dwa elementy. Pierwszy element tej modlitwy wstawienniczej, pierwszy moment, to jest wstawiennictwo Żydów za centurionem, ze względu na to, jakie dobro uczynił ich wspólnocie, tak? A później przychodzą przyjaciele. Warto pamiętać także o tym, że musimy szukać wstawiennictwa, modlitwy wstawienniczej, pomocy we wspólnocie Kościoła i u naszych przyjaciół. Niech słowa uznania, które Pan Jezus kieruje do centuriona przed jego towarzyszami, przyjaciółmi, niech te słowa uznania staną się także jakimś uznaniem dla nas wtedy, kiedy także uważamy, że nie zasługujemy, żeby Pan Jezus przyszedł. On przychodzi ze swoją łaską, On obdarowuje nas na zapas. Niech ta prawda dzisiaj brzmi w naszych uszach, a jeszcze bardziej w naszych sercach. Szczęść Boże, niech Bóg was błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.